1931 roku, 6 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Rydze na Łotwie zostali dopuszczeni do święceń kapłańskich. Wszyscy pochodzą z Ukrainy, ale z różnych miejscowości. Ksiądz Cezary urodzony niedaleko Koziatyna z parafii Berdyczów. Ojciec Jan Kapistron urodzony w Baraniewce z parafii Nowograd Wołyński. Wówczas ojciec Franciszek urodzony w Polonnym z parafii Polonny. Ksiądz Józef Michałowski urodzony w Kitajgrodzie z parafii Krzemienic. Tak los zarządził. A i ja jeszcze. Przepraszam. Urodzony w Lwowie z parafii katedralnej. Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. Włączamy się podczas tej Eucharystii w modlitwę dziękczynną razem z naszymi jubilatami, dziękując Bogu za ich łaskę powołania, za służbę w Kościele Chrystusowym. Abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Twe świątynie nad Jeruzalem, niech krowie złożą Tobie dary. Panu, On przymierza odwieczne niebiosa. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Czcigodni księża jubilaci, umiłowani bracia i siostry, niecodzienna uroczystość gromadzi nas dzisiaj w tej dostojnej lwowskiej katedrze. Oto przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, ślicznej gwiazdy miasta Lwowa, wobec relikwii błogosławionego Jakuba Strzemię, stają przy ołtarzu kapłani, którzy przybyli tutaj, aby dziękować za dar powołania. Czynią to w 30. rocznicę swoich święceń kapłańskich. Pośród jubilatów jest ksiądz Andrzej Baczyński, dla którego katedra lwowska zajmuje szczególne miejsce na drodze powołania zakonnego i kapłańskiego. Przybywa bowiem tutaj jak do źródła wiary, gdzie poznawał Boga, uczył się liturgii i wyruszył ku kapłaństwu do seminarium w Rydze. Tutaj też jako pierwszy po wojnie przyjął święcenia kapłańskie razem z księdzem Józefem, których byłem świadkiem jako kapelan księdza kardynała Mariana Jaworskiego i posługiwał duszpastersko, nauczając i udzielając sakramentów świętych. Nie dziwi zatem fakt, że wraz z innymi jubilatami, którzy pracowali i niektórzy nadal pracują w naszej archidiecezji, dziękuję z nimi za kapłaństwo tutaj w Wieczerniku, który przygotował go do życia zakonnego i kapłańskiego. Położoną im misję na chwałę Bożą i dla zbawienia powierzonych im ludzi, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Do pracy w Winnicy Pańskiej, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezusa Chrystusa. Ustępij Chrystusie.
Czeka na cześć i chwała. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Pani, jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.